Cześć czołem, Tomek Łagódko, asystent24.com. Tomek Olszewski, winylowo.com. Cześć czołem, w tym roku w maju zrobiliśmy pierwsze wielkie winylowe wydarzenie, które zakończyło się pełnym sukcesem. Mnóstwo ludzi, ponad 300 osób się przewinęło. Wielu sprzedających zadowoleni, kupujący zadowoleni. Zatem postanowiliśmy zrobić drugą edycję, która odbędzie się w Krzywym Kominie przy ulicy Fabrycznej 13 w Zielonej Górze. Szczególnie Was zapraszamy. Już wiedzieliście o tym, że ta impreza się odbędzie podczas winobrania, już jak organizowaliśmy pierwszą edycję wielkiego wydarzenia winylowego. Tym bardziej Was zapraszamy, że w tym czasie odbywają się Dni Zielonej Góry, że jest winobranie, które jest znaną imprezą w całej Polsce. Także oprócz tego, że będzie można sobie pohandlować płytami, będzie można też zażyć troszeczkę rozrywki na naszym pięknym deptaku. Dlatego zażyjmy rozrywki wszyscy razem. Będzie można napić się zielonogórskiego wina. Będą również inne atrakcje kulturalne, ale przede wszystkim będzie giełda winyli, będzie wielkie wydarzenie winylowe, druga edycja. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie. Czekamy na Was i już wiemy, że będzie więcej wystawców niż było ostatnio. Zatem zapraszamy jeszcze raz serdecznie. Ja tam będę, Tomek tam będzie. Można się spotkać, pogadać, wymienić płytami, wymienić opiniami. Możemy potem ewentualnie ustawić się na ustawkę, jak komuś coś nie będzie pasować. Trzymajcie się. Hej.